drodzy, gromadzi nas dzisiaj Pan Bóg, aby wprowadzić nas w tajemnicę swojego życia, swojej prawdy, swojej miłości. I o tym przecież dzisiaj mówią te teksty Pisma Świętego. Kiedy wsłuchiwaliśmy się w ten fragment 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, to właściwie pojawia się coś nowego, czego do tej pory nie było w doświadczeniach misji Jezusa. To nie jest sytuacja, kiedy przychodzą ludzie, którzy wypowiadają w sposób jasny i oczywisty swoje pragnienia i swoje prośby, wyrażając w ten sposób wiarę w moc Jezusa Chrystusa. To nie jest sytuacja, kiedy przychodzą ludzie po to, aby wstawić się za innymi, prosząc o dotknięcie Bożą mocą. W sposób zupełnie do tej pory, biorąc pod uwagę ukazywaną przez Łukasza misję Jezusa Chrystusa, to Jezus zatrzymuje się przy tych, którzy podążają drogą swojego życia. W tak niesamowicie dramatycznych okolicznościach, bo jest to wdowa i oto jej jedyny syn jest niesiony do miejsca pochówku. Ale to jest i ten człowiek, ten mężczyzna, syn, który znajduje się w tak szczególnym momencie drogi ziemskiego życia. Dla wielu wydawało się, że ona już jest tą, która zmierza ku schyłkowi. Ale dzięki obecności Boga, Jego interwencji, okazało się, że to jest tylko etap życia, które dalej miało trwać. Prawdę, którą On dalej miał nieść. Świadectwa, które, jak słyszeliśmy w ostatnim fragmencie dzisiejszego tekstu Ewangelii, doprowadziło do tak niesamowitego poruszenia ludzi w całej tamtejszej okolicy. A wszystko zaczęło się od tego, że Jezus stanął i rzekł do tej kobiety: nie płacz. Kiedy się zastanowimy, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy pojawiają się w jego oczach i na jego policzku łzy, to bez względu na to, czy to będą łzy smutku, czy radości, to bez wątpienia są one niesamowitym świadectwem najważniejszych dla człowieka tajemnic, które go dotykają, które wypełniają jego jestestwo, które sprawiają, że on staje z tak niesamowitą otwartością i jasnością wobec siebie, wobec tego, co jest pisane w jego życie, wobec tego, co inni wnoszą w jego życie. Niesamowity dar otwartości i szczerości. I okazuje się, że przy dzisiejszej Ewangelii to jest właśnie ten niesamowity moment, kiedy Pan Bóg udziela swojej mocy, kiedy dokonuje cudów swojego błogosławieństwa i swojej łaski. I dzisiaj, przywołując właśnie ten obraz, stajemy przede wszystkim jako ci, którzy mają otworzyć swoje serca na to, co Pan Bóg dzisiaj nam ofiarowuje, na nasze życie. Na to wszystko, co stało się doświadczeniem może dzisiejszego dnia, co stało się doświadczeniem spotkanych ludzi, tajemnic ich życia, które nam zawierzyli, i darów, które wypełniają dzisiaj nasze życie, w które może było wpisane doświadczenie łez, jakie popłynęły po naszych policzkach. Ale chcemy dzisiaj tę refleksję przeżyć, przywołując tajemnicę, która również nas tutaj zgromadziła w przeddzień rocznicy wyzwolenia Pragi w 1944 roku.
dnia, który był dniem wielkiej tęsknoty i wielkich pragnień, ale ostatecznie rzecz biorąc, tutaj na naszej ziemi, dla tak wielu ludzi, stał się niestety doświadczeniem wielu dramatycznych, tragicznych doświadczeń, bo właśnie tutaj było tak wiele miejsc, które Instytut Pamięci Narodowej w publikacji wydanej przed kilkoma laty nazwał śladami zbrodni. Katownie. Te miejsca, gdzie próbowano ludzi zniszczyć. Próbowano zniszczyć ich życie, ich zdrowie. Próbowano zniszczyć ich entuzjazm, ich ducha, ich miłość ojczyzny. Dzisiaj ich przywołujemy, ale żeby może pełniej spojrzeć na to doświadczenie, nie sposób nie przywołać myśli, jaką dzisiaj kieruje święty Paweł w pierwszym czytaniu. Z tego szczególnego fragmentu z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł mówi o tajemnicy jedności. Mówi co prawda o tajemnicy wspólnoty Kościoła, która jest jak jedno ciało, gdzie głową jest Chrystus. Ale bez wątpienia w tej tajemnicy jedności dzisiaj stajemy z naszą refleksją właśnie nad tymi, których polecamy Bogu. Bez wątpienia niesiemy właśnie w tym miejscu jedność z ich umiłowaniem Boga. Niesiemy wielki szacunek i wielką cześć dla niejednokrotnie niepojętego po ludzku heroizmu i gotowości do poświęcenia i ofiary, jeżeli chodzi o umiłowanie ojczyzny. Ale bez wątpienia również stajemy dzisiaj z wielkim szacunkiem dla tej ich wytrwałości, jeżeli chodzi o zachowanie honoru, tych wartości, tych zasad, które ich kształtowały, które były im przekazywane i którym pozostali wierni do końca. Ale moi drodzy, biorąc pod uwagę, że mówimy o tajemnicach wpisanych w miejsca, które nazywamy katownie i określamy je śladami zbrodni, to nie sposób nie przywołać jeszcze jednej tajemnicy jedności. Jedności Ducha. Ducha Bożego, ale i Ducha, który sprawia, że w życiu człowieka dokonuje się taka bardzo wyjątkowa i rozumem niepojęta tajemnica więzi, która trwa. To ten Duch jest Duchem pokoju, jest Duchem zwycięstwa, jest Duchem jedności, jest Duchem takiej mocy, która sprawia, że inni pragną tą drogą również podążać. Kiedy 2 lata temu miałem wielki honor wejść do piwnic domu na ulicy Strzeleckiej 8 i zobaczyć te miejsca kaźni i dostrzec te ślady ludzkiego życia i ducha, które tam znajdują się na drzwiach drewnianych, które znajdują się na ścianach, które są wyryte na cegłach. To są świadectwa o człowieku. Są imiona, są różne inskrypcje, ale są również i modlitwy. Niesamowite doświadczenie, kiedy jest na cegle wyryta kapliczka i to niesamowite słowo: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. O tym tutaj mówimy. Ale moi drodzy, jeżeli mówimy o tej tajemnicy jedności ducha, to bez wątpienia taka sytuacja takiej kaźni była wielką próbą wiary. Była również wielką próbą, która ukazywała niesamowite zagubienie, żeby nie powiedzieć zdradzieckie porzucenie Bożego Ducha,
w życiu i posłannictwie i działaniu tych, którzy tę kaźń organizowali, którzy wnosili to cierpienie, którzy stawali się narzędziami zbrodni. I to jest również ten moment i ta tajemnica, która dzisiaj do nas przemawia. Dlatego tu jesteśmy, dlatego sprawujemy Eucharystię. Nie tylko po to, aby historycznie wspomnieć, aby po ludzku z wielkim szacunkiem pochylić głowy i przywołać imiona bohaterów, ale po to, aby przywołać mocy Bożego Ducha. Mocy Ducha, która będzie, który będzie potrafił właśnie dzisiaj, właśnie dla tamtych ludzi, dla tamtych tajemnic, dla tamtych wydarzeń i przeżyć, ofiarować i napełnić tą mocą, która wniesie pokój, która sprawi, że wszyscy będą potrafili z szacunkiem i podziwem stanąć wobec tych bohaterów, która sprawi, że my, przywołując te tajemnice i te wydarzenia z historii, będziemy potrafili z jasnością, twarzą promieniującą dumą stanąć i chronić to, co jest wartością honoru, to, co jest pięknem umiłowania ojczyzny, ale i to, co będzie szacunkiem dla wiary i dla darów Boga. To jest również wyzwanie, które oni nam dzisiaj stawiają. Tę tajemnicę jednego ciała i jednego ducha chciejmy dzisiaj podjąć. I stańmy z ufnością i nadzieją, że te wszystkie łzy, które przed kilkudziesięciu lat płynęły po policzkach osadzonych w karcerach, w celach, w tych wszystkich miejscach kaźni, te wszystkie łzy żon, mam, babci i innych osób, które nie widziały, co się dzieje z bliskimi, te wszystkie łzy, które może nieraz na przestrzeni ostatnich lat, nawet ostatnich lat, pojawiały się na policzkach tych, którzy nieraz musieli zwalczać w sobie zwątpienie, czy to ma sens, czy warto i jaką drogą dalej to prowadzić i jak o to walczyć, że te wszystkie łzy stają się tym niesamowitym doświadczeniem spotkania Boga, kiedy Chrystus staje i mówi: nie płacz. Kiedy dotyka mocą swojej miłości i swojego przebaczenia i swojego miłosierdzia tego wszystkiego, co nam może się kojarzyć i mamy wyobraźnię tej pogrzebowej Mary, która sprawi, że bardziej widzimy koniec niż pewną perspektywę przyszłości i nadziei. Ale kiedy będziemy potrafili przywołać tej mocy, to nie mam wątpliwości, że Pan Bóg przyniesie ten niesamowity dar, który sprawi, że ten dar jedności, ten dar pokoju, ten dar zwycięstwa tego wszystkiego, co będzie rozwijało i umacniało honor i godność człowieka i umiłowanie ojczyzny i wierność Bogu, będzie przez nas przyjęte, będzie przez tych, którzy razem z nami żyją, szanowane i przyniesie to zwycięstwo, które potwierdzi, że ich ofiara życia była ważna i nie poszła na marne. Amen.